Mamy cacuszko w postaci Porsche 911 GT3. To jest tak naprawdę nowy model. Poza tym, to ja nie widziałem w Polsce drugiego takiego samochodu. Jest ich niewiele, bo ciężko je po prostu dostać. Pobija rekordy okrążeń samochodów spalinowych na Nürburgringu. Też słyszałem na jego temat całą masę pozytywnych rzeczy, parę rzeczy negatywnych, więc powiem Ci moje wrażenia z jazdy. Obejrzymy sobie, jak on wygląda, jak on brzmi i czy warto go kupić. To jest samochód torowy. Jeśli chcesz tego typu samochód kupić sobie do miasta, to jest bardzo zły pomysł. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód jest bardzo twardy, gdzie słowo bardzo twardy nie oddaje tego, jak on naprawdę jest twardy. Jest bardzo sztywny. Na tor jest idealny. Na drogi, które są gładkie w Niemczech, w Szwajcarii, jest idealny. Ale na polski wyryb albo masz super mocny kręgosłup, albo chodzisz potem na rehabilitację. Dosłownie tak to wygląda. Piękny kolor. Nie wiem, czy to jest Blue Miami, czy dobrze kojarzę akurat ten kolor. To ci, którzy są pasjonatami marki, mogą się w komentarzach wypowiedzieć. Powiem Ci, że do tej pory Porsche mi podpadało modelami, którymi do tej pory jeździłem, poza Turbo S-em nowym, który z miesiąc temu go pokazywałem, byłem zachwycony. Więc chcąc nie chcąc będę Turbo S-a porównywał do tego samochodu. Ten samochód jest niezwykle efektywny właśnie na torze. Niestety nie miałem okazji pojeździć im na torze, żeby porównać czasy do tego typu samochodów i zobaczyć faktycznie, jak to się sprawuje. Niemniej, śledząc to, co mówi się o nim, to wynika, że faktycznie jest rewelacja. Tam, gdzie byłem w stanie wypróbować, to naprawdę to, jak on się zachowuje w zakrętach, to, jak on się klei w zakrętach, jest po prostu rewelacyjne, to się w głowie nie mieści. Wizualnie jest to po prostu 911. Jedyne, czym możesz poznać, że jest to mocniejszy model GT3, to są takie nawiewy jak tutaj. One są zresztą w mniejszym modelu w GT4. Po prostu samochód zasysa więcej powietrza, potrzebuje więcej chłodzenia. Mi się bardzo podobają te reflektory, jak one się świecą. To są cztery takie bardzo ładne diodki. Poza tym jest to tutaj, jak patrzymy, jest to normalna 911. Ten nowy model generalnie ma szersze nadkola, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Poza tym, że są koła, które się odkręca tak jak w wyścigowych właśnie w Porsche Cup, czyli na jedną śrubę, co wiesz, tak naprawdę jest swego rodzaju problemem, bo mało która wulkanizacja w Polsce ma śrubę do tego, żeby odkręcić tego rodzaju felgę. Z tyłu bez problemu poznasz, że to jest GT3 albo że jest to samochód wybitnie sportowy, przez to skromne skrzydełko, które ma generować docisk i faktycznie ten docisk jest potężny i pomimo 500 koni, pomimo dużej mocy, która jest na tył, ten docisk daje taką robotę, że trzyma się to, naprawdę się klei. Tutaj dwie rurki wydechowe, mamy dyfuzor, poza tym jest to normalna 911. Są elementy właśnie aerodynamiczne, jak właśnie tutaj mamy skrzydełko, żeby lepiej nam docisnęło samochód. Tak samo mamy tutaj w progach, tego typu rozwiązania generują większy docisk. Wizualnie super fajny, super zgrabny, jak się do niego wsiada, poza widokiem do tyłu, można powiedzieć, byłby to idealny samochód do jazdy na co dzień, gdyby nie to, że jest tak niesamowicie sztywny. Jak też popatrzeć jeszcze tak ogólnie na tarcze hamulcowe, one nie wyglądają tutaj na jakoś specjalnie duże, jak popatrzeć porównać do Ferrari na przykład, ale jak już popatrzysz na zaciski, to zaciski wyglądają fenomenalnie i generalnie ten samochód zatrzymuje się dosłownie w miejscu. Tak, to jest właśnie taka typowa torówka, gdzie depniesz hamulec i samochód staje w miejscu. Co jest fajnego właśnie akurat w tym modelu? Pojedziesz na tor, mam znajomych, którzy jeżdżą tym na co dzień po torze i mówią dosłownie tak, jeżdżą tym samochodem powiedzmy 2 godziny i ten samochód ma na tyle skuteczne chłodzenie, że nie zagotuje mu się olej w skrzyni biegów ani w chłodnicy, po prostu siadasz i jeździsz, więc to jest tutaj fenomenalne. Jest bardzo nisko zawieszony, co jest całkiem naturalne, ale ten plastik bardzo często się uszkadza przy wszelkiego rodzaju zjazdach w garażu. Na szczęście Porsche zrobiło coś takiego, że akurat to jest jedyna część w tym samochodzie, którą można kupić tanio, bo ten sam dół można wymienić. W tamtym roku to kosztowało w granicach 900 zł, podejrzewam, że dzisiaj to kosztuje więcej, ale gdyby Ci przyszło przy takich obtarciach wymienić cały
zderzak, no to byłaby to kosztowna zabawa, a tutaj jest to o wiele prostsze. Bagażnik jest naprawdę imponująco duży, Jak widzisz, zmieściłem tam do środka całą masę zgrzewek wody, więc na jakiś wyjazd jak najbardziej ten samochód się nadaje, ale to jest wyjazd nie po Polsce. A jeśli to jechanie autostradą tym samochodem, to jest pomyłka. To nie jest samochód na autostradę. Mój strój może nie do końca się nadaje do tego samochodu, bo bardziej do Turbo S-a. O, przy okazji pokażę Ci kluczyk. Kluczyk jest w futerale oryginalnym Porsche i powiem Ci, że czegoś tu nie rozumiem, bo ten kluczyk jest strasznie, ale to strasznie duży. Wkładanie tego do kieszeni wypycha tą kieszenie, wygląda to bardzo nieestetycznie. Nie wiem, dlaczego robią tak duże te kluczyki, skoro marki inne mają w karcie dosłownie wielkości karty kredytowej, jest to wystarczające. Ale okej, popatrzmy na wnętrze. Kierownica jest o wiele lepsza jak w Caymanie GTS-ie, gdzie jak pojeździłem tym Caymanem, to potem miałem odciski. Jakoś to zrobili lepiej te oprzycia. Skóra, dobra, to nie jest skóra, tylko to jest Alcantara, więc bardzo przyjemnie to tutaj leży tym razem w dłoniach. Malutkie takie poręczne manetki. Plusem dla mnie tego samochodu, jako samochodu sportowego, jest to, że wszystko tutaj jest mocno ograniczone. W sensie nie ma tony przycisków, jakbyś wsiadł do Mercedesa typu GT, gdzie jest milion przycisków. Tutaj samochód jest koncentrowany na tym, żeby jeździć. Więc ekstrawagancja w postaci chronometru, ale okej, to jest powiedzmy tradycja Porsche, żeby pokazywać mierzenie czasu. Skrzynia biegów, która wygląda jakby była ręczna, w sensie jest to malutka gałka. Powiem Ci, że na początku się zastanawiałem, jak się te biegi zmienia, w sensie gdzie się przyciska to sprzęgiełko, bo nigdzie tego nie było i dopiero po chwili się zorientowałem, że trzeba przycisnąć z góry, żeby zmienić bieg. I to jest jedyna rzecz dla mnie problematyczna tutaj, bo jak daje drive, to jest ok, ale jak chcę szybko wrzucić na wsteczny, to jest zabawa, bo muszę dać drive, potem dać z powrotem na park i potem przeskoczyć o jedno. Więc jak szybko się chce zrobić jakiś manewr, żeby wycofać, to pod tym względem to mi się tutaj rozwiązanie nie podoba. Bardzo szybkie podstawowe funkcje, wyłączenie ESC, kontroli trakcji, to dwa przyciski, regulacja sztywności zawieszenia. I tutaj winda do podnoszenia przodu, no właśnie dlatego, że on jest tak nisko zawieszony, jak się chce wjechać na parking, czy jakaś gorsza droga, czy w zasadzie wszędzie w Polsce, albo prawie wszędzie, to się przydaje. Popatrz, tutaj są fotele kubełkowe, karbonowe. W ogóle jest to wersja kapowa, czyli z tyłu mamy tutaj okratowanie, czyli typowo wersja torowa, po to, żeby szaleć, ale wnętrze jest wykonane, popatrz, tutaj mamy Alcantarę. Wszystko, łącznie z, no każdy element, który dotkniesz, jest tutaj w Alcantarze, tutaj jest skóra wysokiej jakości, tu jest Alcantara, tutaj jest skóra, po prostu jest tu naprawdę luksusowo, jest zacnie. Aż nie pasuje, żeby samochód torowy był tak dobrze wykończony. Także to wielki plus. Trochę dziwnie jest, jeśli chodzi o te wyświetlacze, bo kierownica zasłania te zewnętrzne, więc jak ja go teraz odpalę, odpala się z lewej strony tradycyjnie, tylko nie trzeba wkładać kluczyka, tylko jest po prostu przełącznik. Jak go odpalę, to ja nie widzę tych dwóch zegarów, czyli tutaj mamy zużycie paliwa. Czekaj, wyłączę te nawiewy. I też bardzo prosto, jednym przyciskiem to się załatwia. Ale tak, to dobra, tutaj mamy pokazywany, tu jest zegar, tylko że w sumie tam mamy zegar, teraz jest 17:49, więc w sumie nie wiem, po co to jest tutaj, no jest tak dorobione, nie wiem, może gdzieś to w opcjach można dokładnie, można sobie tam dać ciśnienie oleju albo inny parametr, który jest dla nas cenny. Na wprost super, to co jest najważniejsze, czyli obrotomierz, jak się jeździ na automacie, to on go trzyma bardzo wysoko, potrafi go trzymać na 6, 7, nawet na 8 tysięcy obrotów, dlatego w mieście lepiej sobie używać manetkę. Niemniej, jak jedziesz piątką powiedzmy na automacie, dodasz gazu, on w ułamku sekundy orientuje się, że chcesz przyspieszać i naprawdę przyspiesza. Urok tego samochodu jest jeszcze taki, że jest to wolnossak, więc jego trwałość powiedzmy jest o wiele większa, dlatego że nie ma turbin, które trzeba mocno schładzać, mocno rozgrzewać.
jest to po prostu o wiele prostsze. Nie słychać tego silnika aż tak bardzo w środku. Jak się obejrzysz do tyłu, no jest tu po prostu cała konstrukcja, cała klatka bezpieczeństwa. Silnik jest tam głęboko schowany. W zasadzie jak się patrzy do tyłu, to niestety nie widać praktycznie nic, bo no ale to nie jest samochód, powiedzmy sobie szczerze, na miasto. Mamy tutaj wyłączanie start-stop, mamy podkręcanie układu wydechowego. Od razu czuję wibracje, jak dałem ten układ wydechowy. Czyli to nie jest układ wydechowy, który jest w głośnikach, bo samochód zaczyna mi, po prostu czuję wibracje. I ma tylko tryb normal, sport, track. Powiem Ci, że na trybie normal po Warszawie nie da się jeździć. Po prostu tak tuczę, że jak ja przejeżdżam przez jakieś tory, jakiekolwiek są krzywe drogi, to siadam tak, bo po prostu tak mnie wytuczę, że to nie chodzi o to, żeby wychodzić z samochodu obolałym. Niemniej, jest to cudeńko. Naprawdę technologiczny majstersztyk. Rewelacja. Czy bym go kupił? Nie. Dlaczego? Albo bym kupił Porsche Turbo S-a, albo bym poczekał na tą wersję w wersji RS. Bo jeśli już mieć i tak twardy samochód, to lepiej dopłacić te 300 tysięcy i mieć wersję GT3 RS, która zawsze była killerem GT3-ek, bo GT3 jest po prostu GT3, a GT3 RS jest bardziej wyczynowym samochodem. Jak ktokolwiek, cokolwiek po torach jeździł, to wie też, jak to wygląda. Niemniej, nawet powiem Ci, że nie wiem, czy bym kupił GT3 RS, bo okej, gdybym miał wolny miliard złotych, to bym sobie może mógł kupić, bo by mnie to wtedy tak nie ruszyło, ale ja patrzę na moją, mam BMW M3, które jest zrobione do jazdy torowej. Zrobienie tego samochodu kosztowało mnie tam w granicach 270 tysięcy i za 270 tysięcy mam samochód, który jest szybszy od tego. Jest szybszy od obecnej, czyli tak naprawdę poprzedniej wersji GT3 RS. Mam to porównanie po torach na Silesia Ring, na Poznaniu. Mój samochód jest 3-4 sekundy szybszy, a 3-4 sekundy to jest przepaść. Więc wydawać 800 tysięcy za samochód, którym się boisz, żeby nie wyjechać poza tor, w razie uszkodzenia, naprawa to jest pół roku, ogromne koszty, więc mam tutaj dylemat. Czy kupować tego typu samochód, którym pojedziesz na tor i niekoniecznie poszalejesz, a jak poszalejesz i jeszcze nie do końca dobrze jedziesz, coś się samochodowi stanie, jest przykro. Gdybym patrzył stricte, żeby mieć fajny samochód dla przyjemności, kupiłbym Turbo S-a nowego i byłbym przeszczęśliwy z tym samochodem. Gdzieś tam pokażę link, obejrzyj sobie, jak w Toskanii jeździłem właśnie Turbo S-em. GT3 jest rewelacyjna, ale to jest wtedy, jak masz naprawdę nadmiar pieniędzy i nie masz co z pieniędzmi robić, albo nikt Ci nie powiedział, że lepiej sobie złożyć samochód typowo pod tor. Przejedziemy się jeszcze, zobaczymy, jak to jeździ. I popatrz, jest tutaj malutki uskok. Ja na tym uskoku już muszę kombinować, żeby go przejechać tak, żeby nie uszkodzić splittera z przodu. Ale tu mamy kawałek prostego. Nie zbiera się on tak jak turbo. W sensie to nie jest takie od razu łup, odjechanie do przodu, on potrzebuje chwilę czasu, żeby się napędzić, ale jak już zaczyna jechać, to się go nie da powstrzymać. Więc torowo już widzę, że trzeba go trzymać na wysokich obrotach, żeby z niego wycisnąć po prostu jak najwięcej. Wyprzedzanie czegokolwiek to jest po prostu zabawa, bo no, ten samochód połyka, zakręty to już w ogóle, odlot, hamowanie. Gdybyś był bez pasów i tak mocno hamuje, to podejrzewam, że można by się mocno zderzyć z przednią szybą dosłownie, bo naprawdę samochód staje w miejscu. Jego dźwięk nie jest wkurzający, tak jak to było w 718 w GTS-ie. Jest ok. Tutaj z boku jadą dziewczyny i patrzą, co tutaj się dzieje, więc samochód też przyciąga wzrok. Okej, Porsche troszkę się rozmyło, wypuszczając całą masę samochodów niekoniecznie sportowych i tych Porsche'ów trochę za dużo jeździ, więc już nie jest tak ekskluzywny samochód, jak był kiedyś, jak jest dzisiaj Ferrari czy Lamborghini.
ale w tym kolorze, z dźwiękiem tego silnika, naprawdę, naprawdę jest zacnie. Dobra, włączyłem mu. Trzeba tym po prostu pojechać na tor, bo no, miasto jest miastem, więc w ogóle nie jest do wykorzystania to, co ten samochód proponuje, a widzisz nawet po kamerze, jak rzuca. Nie no, pod kątem przyjemności z jazdy to jest rewelacja, ale lepiej na torze, najlepiej na torze. Dziękuję bardzo, hej.